uderzył piorun, a Marek poruszył się niespokojnie i tym samym obudził. Jęknął. Od niewygodnej pozycji niemiłosiernie bolał go kark. Wciąż był nieźle pijany. Butelka wódki, którą opróżnił w połowie, zanim zasnął na siedząco w fotelu w salonie, wciąż stała przed nim na stole. Na jego senność złożyły się chyba wszystkie możliwe rodzaje zmęczenia. Psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Choć uważał się za samca alfa w najczystszej postaci, musiał przyznać, że tego dnia wydarzyło się zdecydowanie zbyt wiele. Pękł. Nie wytrzymał. Musiał odreagować. Nie dało się całkowicie wyczyścić własnej pamięci, ale mógł chociaż próbować złagodzić dyskomfort i osłabić tę lawinę myśli, która spadała na jego głowę. Jednocześnie, choć nie miał na to najmniejszej ochoty, musiał myśleć dalej. Rozważyć wszystko na chłodno. Rozplanować dalsze działania. Zarówno pora, jak i stan, w którym się znajdował, były do tego najlepsze. Co więcej, bardzo pomagał mu w tym kojący szum deszczu oraz ciemność. Należał do niej. Stanowił jej integralną część, co sprawiało, że z jakiegoś powodu czuł się bezpieczniejszy. Co za tym idzie? Spokojniejszy. Pogrążony w mroku salon rozświetliła kolejna błyskawica. Marek nie pamiętał już kiedy ani po co podnosił rolety. Przez krótki moment jasności zobaczył pistolet, który leżał na stole po jego prawej stronie. Sam go w tym miejscu położył, jeszcze zanim wyjął z zamrażarki 07 soplicy. Wziął go w dłonie, ważył to w jednej, to w drugiej. Jego berło, insygnium władzy, nieodłączny atrybut każdego szanującego się gangstera. Ten nabył swego czasu od pewnego Rosjanina, partnera w interesach. Sprawdził magazynek. Naładowany. Zostały dwa naboje. Bez wyraźnego powodu odbezpieczył pistolet i wycelował nim w ciemność. Wyobraził sobie, że ktoś w niej stoi. Bez ruchu, jak posąg. Mężczyzna. Na oko gdzieś koło 50, może trochę więcej. Nie wyróżniający się niczym szczególnym. Przeciętny wzrost, normalna budowa ciała, zwykły ubiór. Tylko ta zmasakrowana twarz, a właściwie jej brak. Ta ziejąca pustką niczym krater, dziura w głowie. Grzesznik. Marek nie obawiał się jednak. To on panował nad sytuacją. To on celował. To on znajdował się po tej stronie lufy, co trzeba. Natomiast dla tego jegomościa nie było żadnej nadziei. Wydał na siebie wyrok śmierci z klauzulą natychmiastowego wykonania. Marek oddał wyimaginowany strzał w ciemność i uniósł pistolet. Dokładnie w tym momencie uderzył piorun, który na krótką chwilę znowu rozświetlił salon. Jasna cholera! Suchy podskoczył jak oparzony. Na szczęście, choć postać mignęła mu przed oczami na ułamek sekundy, wystarczyło to, by ją rozpoznał. Dziecko, nie strasz tak ojca! Wydyszał tylko na wpół żartobliwie, gdyż serce wciąż waliło mu jak młotem. Iwonka powoli podeszła do niego, a on w tym czasie, licząc, że dziecko nie zdołało zobaczyć broni, szybko zabezpieczył pistolet. Potem niezgrabnie próbował schować go sobie za plecami. Okazało się to jednak zbędne. Kiedy dziewczynka zbliżyła się do niego na tyle, by mógł ją przytulić, kolejna błyskawica ukazała mu jej twarz. Iwonka nie wyglądała na do końca przytomną, prędzej na przeraźliwie zmarnowaną, mimo to chyba nie lunatykowała. Tato, jęknęła. Co się dzieje, skarbie? Czemu nie śpisz?
Boję się. Nie ma czego, żabko. Już po wszystkim. Tata cię pilnuje. Siedzi na straży, jak... Przy moim łóżku stoi jakiś czarny pan. Jeszcze jeden błysk i grzmot. Marek milczał przez moment, ale wcale nie z powodu odgłosów z zewnątrz. Coś ci się przyśniło, kochanie. Nie, on tam stoi cały czas. Mówił coś do ciebie? Nie mówił, tylko stoi. Nie widzę jego buzi. Boję się go. Czuję, że on chce mi coś zrobić. Brak twarzy? Co do cholery. Marek westchnął, pogłaskał córkę i w mig zrozumiał. Biło od niej gorąco, niczym z rozżarzonych węgli. Do tego była cała mokra od potu. Zaklął siarczyście w myślach. Od jego dotyku przeszedł ją silny dreszcz. Kurwa mać, co za dzień, pomyślał. Źle się czujesz, żabko? Tak, boli mnie głowa i gardziołko. Zaczęła płakać. Przytulił ją i zmierzwił mokre, sklejone potem włosy z tyłu głowy dziewczynki. Chodź, damy ci jakiś syropek. Zapalił światło w kuchni, zajrzał do domowej apteczki i dał jej dwie łyżeczki syropu, a następnie tabletkę do ssania na gardło. Niestety, tym samym wyczerpał skromne zapasy tych leków. Do łóżka. Masz się wygrzać i spocić najbardziej jak się da, okej? Wziął ją za rękę i zaczął iść w kierunku schodów, ale ku jego zdziwieniu Iwonka nie ruszyła się z miejsca i dalej tkwiła niczym kołek w tym samym punkcie. Zachwiał się lekko. Nie chcę tam iść. Żabko, musisz wrócić do łóżka. Wysilił się na jak najbardziej opiekuńczy i pełen miłości ton, ale wewnątrz czuł, jak na nowo wzbiera w nim zniecierpliwienie. Boję się tego czarnego pana, tato. Nie chcę tam spać. Znowu pociekły jej łzy i z całej siły przytuliła się do nogi ojca. Ciepło jej drżącego, rozpalonego ciałka skutecznie ostudziło irytację Marka. Dobra, to zrobimy tak. Pokaż mi tego pana. Tata go stamtąd wygoni i już nie będzie cię straszył. Umowa stoi? W odpowiedzi spojrzała tylko na niego z przestrachem. Teraz wyglądała z kolei na zupełnie przytomną. Wzięła go za rękę. Uznał to za aprobatę. Tylko czemu do ciężkiej cholery właśnie teraz musiał uderzyć kolejny piorun? Razem przeszli przez korytarz luster, który prowadził do schodów i w tamtym konkretnym momencie odczuwali równie silny lęk, choć każde z innego powodu. Napięcie opuściło Marka dopiero wtedy, gdy postawił nogę na pierwszym z prowadzących na górę stopni. Ponieważ wciąż trzymał Iwonkę za rękę, ich wędrówka na piętro dłużyła się w nieskończoność. No i ta pieprzona burza, która powodowała miganie żarówek. Kiedy w końcu stanął z córką przed wejściem do jej pokoju, zdał sobie sprawę, że od dobrych kilkunastu sekund nie oddychał. Zapalił światło i wypuścił powietrze. Nikogo nie ma. Widzisz? Nie odpowiedziała. Do łóżka, ale już. Popchnął ją delikatnie. Iwonka po raz drugi w ciągu ostatnich kilku minut zdawała się być przyśrubowana stopami do paneli. O co chodzi? Zapytał Marek. Milczała. Klęknął przed nią. Nawet gdy jego twarz znalazła się na wysokości oczu dziewczynki, ta zdawała się nie patrzeć na ojca, a jakby przez niego, w kierunku pomieszczenia za plecami Suchego. Miała rozszerzone oczy i otwarte usta. Jej małe serduszko biło chyba rekord uderzeń na minutę. Prawie je słyszał. Nie widzisz go? Wychrypiała w końcu. Kogo? Odwrócił się i omiótł spojrzeniem cały pokój.
Nieprzyjemne, słabe światło nierozgrzanej żarówki męczyło wzrok, więc po chwili intensywnego skupienia poczuł, jak zaczynają boleć i łzawić mu oczy. Tak czy inaczej, niczego dziwnego nie zauważył. Kogo mam widzieć, żabko? Potrząsnął lekko córką. Nie odpowiadała. Wciąż gapiła się na wprost. I właśnie wtedy... Tak. Uderzył kolejny piorun. Światło w pokoju zgasło na ułamek sekundy, by już po chwili na nowo rozbłysnąć. A Suchy, jak na ironię, poczuł suchość w ustach. Powoli rozprostował nogi i przełknął ślinę. Chwycił Iwonkę za rękę. Dobrze, okej. Skoro się boisz, to dzisiaj będziesz spała ze mną. Chodź. Zgasił światło i szybkim krokiem zaprowadził ją do małżeńskiej sypialni.